Hamilton Smith, List do Galacjan, komentarz, rozdział 4. Rozdział 4. Wersety od 1 do 5. A mówię, dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest panem wszystkiego, ale jest pod nadzorem opiekunów i rządców, aż do czasu wyznaczonego przez ojca. Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. Po ukazaniu różnic pomiędzy prawem a obietnicą oraz przedstawieniu ich wzajemnych zależności, apostoł porównuje teraz stan wierzącego chrześcijanina ze stanem pobożnego Żyda, podlegającego prawu mojżeszowemu. W okresie obowiązywania prawa również żyły prawdziwe dzieci Boże, o czym mówi nam Ewangelia Jana 11 rozdział 52 rozdział. Werset, 52 werset. Były one rozproszone i nie znały Boga jako swego Ojca. Aby to lepiej zobrazować, apostoł porównuje je do dziecka, które jest dziedzicem znacznego majątku i już od najmłodszych lat znajduje się pod czujną opieką, wręcz strażą zarządców i opiekunów, którym musi być bezwzględnie posłuszne. Nawet jeśli któregoś dnia ma ono zostać panem wszystkiego, to do momentu przejęcia władzy nad majątkiem ojca jego życie przypomina raczej życie niewolnika. Dokładnie w takim samym stanie niewoli znajdowali się wierzący podlegający prawu. Każdy człowiek jest w stanie zrozumieć przykazania prawa mojżeszowego, które jasno określają, co wolno, a czego nie. A także kategorycznie twierdzą, że błogosławieństwo zależne jest od bezwzględnego posłuszeństwa przykazaniom. Według tych zasad wielu ludzi tego świata stara się postępować. Jednak dla wierzącego oznaczają one ciężką niewolę. Prawo i przykazania zobowiązują nas do posłuszeństwa w celu uzyskania błogosławieństwa, a jednocześnie nie zapewniają niezbędnej siły do jego okazywania. Co więcej, nie dają poznania ojcowskiego serca ani bezpośredniego dostępu do tego, który jest źródłem wszelkich błogosławieństw. Z nadejściem pełni czasu wszystko uległo radykalnie zmianie. Zmiana ta nastała właśnie wtedy, gdy człowiek w pełni pokazał zepsuty stan swojego serca i całkowicie zawiódł w tym, co zostało mu powierzone. Gdy stało się jasne, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, dosłownie nie osiągną chwały Bożej, i wydawało się, że już wszystko jest nieodwracalnie stracone, wtedy Bóg, widząc opłakany stan człowieka, w swej suwerennej łasce zaingerował poprzez posłanie swojego Syna, który narodził się z niewiasty i podlegał zakonowi. Cała prawda odnośnie osoby Chrystusa zawiera się w krótkim, ale treściwym wierszu 4 rozdziału Listu do Galacjan. Chrystus jest boską osobą, synem i jest jednocześnie prawdziwym człowiekiem z niewiasty. Co więcej, on żył na ziemi w sposób nienaganny wobec Boga, będąc podległy zasadom prawa. Na ziemi pojawił się zatem ktoś, kto znał Ojca i mógł Go objawić, ponieważ był Synem. Co więcej, jest to ktoś, kto może wykupić człowieka z niewoli prawa, ponieważ będąc mu podległym w najdrobniejszych szczegółach, przestrzegał przykazań i w niczym go nie naruszył ani nie złamał. Z tego powodu na podstawie prawa nie można było wysunąć przeciwko niemu żadnych roszczeń ani zarzutów. Widzimy zatem kogoś, kto jako jedyny nadawał się do dokonania cudownego dzieła odkupienia.
ten ktoś uczynił to, umierając na krzyżu w miejsce ludzi, na których ciążyło przekleństwo prawa. Chwała Jego imieniu. Dzięki Niemu nad wierzącym nie ciąży już wyrok potępienia, wydany słusznie nad każdym, kto naruszył Boże przykazania. Prawo nie może już zwrócić się do wierzącego z oskarżeniem. Dałeś się omamić pożądliwości, więc musisz umrzeć. Odkupiony może powiedzieć, wskazując zaufaniem na krzyż: to prawda, że złamałem prawo i znalazłem się pod przekleństwem, ale Chrystus umarł, a ja zostałem ukrzyżowany wraz z Nim. Jestem zatem martwy wobec prawa i uwolniony z mocy Jego przekleństwa. Skoro przez śmierć Chrystusa zostały zaspokojone wymagania prawa, to dla wierzącego stanęła otworem droga do udziału w błogosławieństwach przysługujących Synowi. Wierzący może otrzymać synostwo lub, jak mówi słowo, dostąpić usynowienia. Oznacza to coś więcej niż wstąpienie w relację dziecko-ojciec. To otrzymanie wolności oraz przychylności ojca, a także przywilejów, jakimi cieszy się dziedzic. Wersety 6 do 7 rozdziału 4 listu do Galacjan. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał ducha syna swego do serc waszych, wołającego: Abba, Ojcze. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. Oprócz cudownego działu należnego synowi, otrzymaliśmy również Ducha Świętego. Duch nie sprawia, że człowiek otrzymuje relację z Bogiem. Ducha otrzymują ci, którzy już są dziećmi Bożymi. On wzbudza w wierzących radość z powodu relacji, w jaką zostali wprowadzeni, i uświadamia, jaki mają w niej udział. W duchu możemy zawołać: Abba, Ojcze. Następnie, skoro jesteśmy synami, to jesteśmy również dziedzicami. W przyszłości oczekuje nas chwalebne dziedzictwo, ale już teraz możemy cieszyć się naszą nową relacją z Ojcem, którą otrzymaliśmy. W wierszach rozpoczynających ten rozdział apostoł przedstawia nam po pierwsze przyjście Chrystusa w ciele, dzięki czemu mógł On nawiązać bezpośredni kontakt z ludźmi jako również urodzony z niewiasty oraz z Żydami jako ten, który podlegał prawu mojżeszowemu. Po drugie, apostoł przedstawia odkupienie. Przez dzieło Chrystusa wierzący wyzwoleni są spod ciążącego nad nimi przekleństwa z powodu przekroczenia przykazań. Po trzecie, apostoł mówi o przyjściu Ducha Świętego, który umożliwia nam korzystanie z błogosławieństw wynikających z naszego stanowiska synów Boga. Warto zwrócić uwagę na to, z jaką dokładnością Duch Święty podkreśla w tych wierszach chwałę Chrystusa jako Syna. Na przestrzeni wieków fakt, że Chrystus jest odwiecznym Synem, był atakowany i podważany. Twierdzono, że Chrystus stał się Synem dopiero w momencie narodzin, przyjścia na ziemię. Chcąc udowodnić tę błędną naukę, argumentowano, że słowo zesłał lub posłał użyte w 4 wierszu odnosi się do misji Chrystusa jako posłanego przez Boga już po Jego urodzeniu. Warto zwrócić uwagę na fakt, że dokładnie to samo słowo jest użyte w tym fragmencie w odniesieniu do Ducha Świętego, o którym też jest napisane, że zesłał go Bóg. Czytając słowa "Bóg zesłał Ducha Syna swego" w werset 6 rozdziału 4 listu do Galacjan, nikt nie śmie twierdzić, że odnoszą się one jedynie do Jego służby po zstąpieniu na ziemię, lecz nie oznaczają, iż sam Duch został zesłany z nieba. Czy dla wszystkich, którzy uznają autorytet słowa, nie jest jasne, że zesłany z nieba Duch Święty był duchem, zanim przyszedł na ziemię? Czy fragment ten nie udowadnia zatem, że Syn został posłany właśnie z nieba i że był Synem, zanim jeszcze stał się człowiekiem? List
do Galacjan, rozdział 4, wersety od 8 do 11. Lecz dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury bogami nie są. Teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej, kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemuż znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie, jak dawniej, służyć chcecie. Zachowujecie dni i miesiące, i pory roku, i lata. Boję się, że może nadaremnie mozoliłem się nad wami. Apostoł Paweł najpierw pokazał kontrast pomiędzy wolnością wierzących epoki chrześcijaństwa, a niewolą dzieci bożych podległych prawu. Teraz zwraca się do wierzących Galacji, ganiąc ich głupotę i niedorzeczność myślenia, jakie okazali, odwracając się od wspaniałych błogosławieństw, poddając się w niewolę prawa. Był czas, kiedy nie znali Boga i służyli martwym przedmiotom, o których nawet sama natura składa świadectwo, że nie są bogami. Łaska darowała im wolność i poznanie Boga jako Ojca. Co więcej, sam Bóg zna ich i uznaje ich jako synów swoich. To właśnie oznaczają słowa: przez Boga zostaliście poznani. Jakże niedorzeczne było więc dobrowolne poddanie się pod niewolę przykazań i powrót do marnych, godnych pożałowania żywiołów świata. Wierzący w Galacji trzymali się żydowskiego kalendarza religijnego, zachowując dni i miesiące i lata, jak gdyby zewnętrzne ceremonie i rytuały, do których przestrzegania zdolny jest każdy upadły człowiek, niezależnie od pochodzenia, mogły zapewnić im błogosławieństwo. Użyte tu wyrażenie upadły nie odnosi się do moralnego upadku danej osoby, lecz oznacza stan każdego człowieka, grzesznika, jakim jest z natury. Pojęcie to odnosi się do całej ludzkości po upadku w grzech. Prawdą jest, że w liście do Rzymian apostoł nawołuje wywodzących się z pogan wierzących do wyrozumiałości i cierpliwości wobec wierzących Żydów, którzy mieli pewną skłonność do zachowywania świątecznych obrzędów i przepisów, jak na przykład zakazu spożywania mięsa składanego w ofierze bałwanom. Niemniej jednak tutaj wykazuje, że takie postępowanie wierzących pochodzących spośród pogan ma o wiele poważniejsze konsekwencje. Powracanie bowiem do prawa i obchodzenie związanych z nim świąt oraz przestrzeganie obrzędów oznacza nie tylko zwrot w kierunku judaizmu, ale co gorsza, powrót do pogańskiego bałwochwalstwa. Gdyby apostoł oceniał Galacjan tylko na podstawie ich postępowania, mógłby powątpiewać w autentyczność ich nawrócenia, ponieważ nawet nienawrócony człowiek jest w stanie przestrzegać religijnych przepisów. Jest to ważna myśl, nad którą powinni zastanowić się dzisiejsi chrześcijanie, którzy w jakimś zakresie popełniają błąd Galacjan. Powrót do zewnętrznych ceremonii i przestrzeganie ustanowionych przez ludzi świąt przynosi rezultat, który prawie 2000 lat temu apostoł przewidział w odniesieniu do Galacjan, mianowicie nie tylko powrót do judaizmu, ale również do pogańskiego bałwochwalstwa przejawiającego się dzisiaj, na przykład w oddawaniu boskiej czci obrazom i świętym. List do Galacjan, rozdział 4, wersety od 12 do 18. Proszę was, bracia, bądźcie tacy jak ja, gdyż i ja jestem taki jak wy. W niczym mnie nie skrzywdziliście. Wiecie przecież, że z powodu choroby ciała zwiastowałem wam za pierwszym razem Ewangelię. I chociaż stan mój cielesny wystawił was na próbę, to jednak nie wzgardziliście mną, ani nie plunęliście na mnie, ale mnie przyjęliście jak anioła Bożego, jak Chrystusa Jezusa. Cóż się wtedy stało z tą waszą szczęśliwością?
albowiem daję wam świadectwo, że gdyby to było możliwe, wyłupilibyście sobie oczy i mnie je oddali. Czy stałem się nieprzyjacielem waszym, dlatego że wam prawdę mówię? Gorliwie o was zabiegają, ale nie w dobrych zamiarach, bo chcą was odłączyć, abyście wy o nich zabiegali. A dobra to rzecz zawsze zabiegać gorliwie o dobrą sprawę, a nie tylko wtedy, gdy jestem pośród was obecny. Po udzieleniu Galacjanom wyraźnej nagany z powodu tego, iż dali posłuch fałszywym nauczycielom i dobrowolnie stali się niewolnikami prawa, apostoł kierowany troską usilnie i z miłością prosi odbiorców listu, aby stali się jego naśladowcami. Apostoł Paweł, urodzony jako Żyd, podlegał przepisom prawa, stał się niczym poganin, wolny od przykazań. Apostoł podejrzewał, że Galacjanie, słuchając fałszywych nauczycieli, niestety zmienili swoje zdanie o nim i w duchu oskarżali go za odstępstwo od prawa jako drogi do osiągnięcia błogosławieństw. Takich zarzutów i obelg Paweł jednak nie uważał za szkodliwe dla swojej chrześcijańskiej reputacji. Nie dał się zastraszyć i namówić do zmiany swojego stanowiska. Następnie apostoł przypomina Galacjanom o gorącej miłości, jaką żywili dla niego, gdy zjawił się wśród nich po raz pierwszy, zwiastując dobrą nowinę. Wtedy przyjęli go niczym anioła Bożego, jak samego Jezusa Chrystusa, i to pomimo faktu, że przyszedł do nich w słabości, nie wynosząc się w słowach, nie używając elokwencji i ludzkiej mądrości, które zwracałyby uwagę grzesznej, zmysłowej natury słuchaczy. Tak jak mamy to opisane w pierwszym liście do Koryntian, 2 rozdziale. Co więcej, Galacjanie nie wzgardzili wówczas Pawłem mimo jego wyraźnej fizycznej słabości. Ich miłość do niego była tak serdeczna i żarliwa, że gdyby to było możliwe, daliby sobie wręcz wyłupić oczy, aby uleczyć cielesne ułomności apostoła. Gdzie podziała się zatem ich pierwsza miłość? W tych dniach, na początku ich drogi wiary, Paweł zwiastował im prawdę. Czy z tego powodu traktowali go wówczas jako wroga? Niestety, apostoł ze smutkiem musiał stwierdzić, że wśród Galacjan pojawili się ludzie, którzy starali się nastawić ich przeciwko Pawłowi, aby zniszczyć zaufanie i szacunek, jakimi cieszył się u tamtejszych wierzących. Ludzie ci nie zabiegali o prawdę ani o wierzących, lecz jedynie o interes własny. Jest to typowa cecha cielesnej natury, która pod pretekstem gorliwej pracy na rzecz ludu Bożego gotowa jest oczerniać innych jedynie po to, by zapewnić samej sobie uprzywilejowane stanowisko. Jeżeli słusznym było okazywanie gorliwej miłości apostołowi podczas jego pobytu w Galacji, to z pewnością również słusznym byłoby, gdyby tamtejsi wierzący okazywali taką samą miłość również pod jego nieobecność. Rozdział 4 listu do Galacjan, wersety od 19 do 20. Dzieci moje, znowu w boleści was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was. A chciałbym już teraz być u was i odmienić głos mój, ponieważ jestem, gdy o was chodzi, w rozterce. Nawet jeśli uczucia Galacjan wobec apostoła uległy zmianie, to nie można było tego powiedzieć o jego uczuciach względem nich. Tak jak na początku, z głęboką troską i żarliwością głosił pośród nich Chrystusa, tak i teraz, mówiąc obrazowo, w boleści niczym rodząca kobieta, walczył o przywrócenie ich do pierwotnego duchowego stanu, w którym Chrystus zajmował należne mu miejsce. Paweł gorąco pragnął znaleźć się pośród Galacjan i mówić do nich nie innym tonem, łagodniej, jednak teraz targany obawami i wątpliwościami dotyczącymi ich duchowego stanu, musiał przemawiać stanowczo i dosadnie.
List do Galacjan, rozdział 4, wersety od 21 do 26. Powiedzcie mi wy, którzy chcecie być pod zakonem, czy nie słyszycie, co zakon mówi? Napisane jest bowiem, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się urodził. Ten zaś, który był z wolnej, na podstawie obietnicy. A to jest powiedziane obrazowo. Oznaczają one dwa przymierza. Jedno z góry Synaj, które rodzi w niewolę, a jest nim Hagar. Hagar jest to góra Synaj w Arabii. Odpowiada ona teraźniejszemu Jeruzalem, gdyż jest w niewoli razem z dziećmi swymi. Jeruzalem zaś, które jest w górze, jest wolne i ono jest matką naszą. Apostoł odwołuje się teraz do prawa mojżeszowego, aby pokazać niedorzeczność myślenia Galacjan, usiłujących powrócić do jego przestrzegania. Skoro Galacjanie nie chcieli słuchać Ewangelii ani ostrzeżeń apostoła, niech posłuchają teraz prawa, do którego powracali. Apostoł cofa się do czasów Abrahama, przytacza kilka faktów z jego życia, jako przykład pokazujący kontrast pomiędzy niewolą wierzącego przestrzegającego prawo, a wolnością wierzącego w czasie łaski. Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Izmael, syn niewolnicy Hagar, urodzony został według ciała, czyli według woli człowieka i jego planu. Abraham, nie mogąc doczekać się wypełnienia Bożej obietnicy, Abraham i Sara, nie mogąc doczekać się wypełnienia Bożej obietnicy, podjęli na własną rękę działanie, sięgnęli po dostępne dla nich środki, tym samym całkowicie wykluczając Boże działanie. Czytamy o tym w pierwszej Mojżeszowej, rozdział 16. Drugi syn, Izaak, urodził się z wolnej, z Sary, dzięki cudownej, suwerennej ingerencji Boga. Hagar i Sara przedstawiają obrazowo dwa przymierza. Niewolnica Hagar reprezentuje prawo, które uzależnia błogosławieństwo od działania człowieka. Wolna Sara przedstawia przymierze obietnicy, którym błogosławieństwo dla człowieka uzależnione jest w każdym szczególe od suwerennej łaski Boga. Dwaj synowie symbolizują dwa różne przeciwstawne stany, będące konsekwencją zawartego przymierza: niewolę, konieczność wypełniania przykazań, oraz wolność, życie w Bożej łasce. Dwa przymierza i będące ich wynikiem dwa różne stany powiązane są z górą Synaj, gdzie zostało nadane prawo, oraz z Jerozolimą, z której Boża łaska została okazana całej ludzkości. List do Galacjan, rozdział 4, werset 27. Jest bowiem napisane: raduj się niepłodna, która nie rodzisz. Wydaj okrzyk radości i wesel się głośno, ty, która nie znasz bólów porodowych. Bo więcej dzieci ma opuszczona niż ta, która ma męża. Ziemska Jerozolima i jej mieszkańcy, czyli dzieci, chlubiący się prawem mojżeszowym, właśnie z jego powodu popadli w niewolę, a samo miasto opustoszało. Jednak apostoł cytuje w tym miejscu proroka Izajasza. Proroka Izajasza, aby udowodnić, że Jerozolima została na powrót, że Jerozolima została na powrót zaludniona mieszkańcami, to znaczy dziećmi, których liczba znacznie przerosła liczbę dzieci za czasów, gdy miasto uważane było za stolicę Bożą na ziemi, będącą w centrum Bożego zainteresowania i Bożych zamierzeń. Czyż nie pokazuje nam to, że to samo miasto, które tak drastycznie zawiniło,
poprzez odrzucenie i ukrzyżowanie Syna Bożego stało się jednocześnie źródłem, z którego Ewangelia cudownej łaski Bożej rozprzestrzeniła się we wszystkich kierunkach świata, sam Pan Jezus powiedział do apostołów przed swym wniebowstąpieniem: Począwszy od Jerozolimy, w imię Jego, to jest Chrystusa, ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, 47 werset. List do Galacjan, rozdział 4, wersety 28-31. Wy zaś, bracia, podobnie jak Izaak, dziećmi obietnicy jesteście, lecz jak ongiś ten, który się według ciała narodził, prześladował urodzonego według ducha, tak i teraz. Lecz co mówi Pismo? Wypędź niewolnicę i syna jej. Nie będzie bowiem dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej. Przeto, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz wolnej. Apostoł jeszcze raz odnosi się do użytego przez siebie poprzednio porównania. Teraz stwierdza, że wierzący są obecnie dziećmi obietnicy, jak niegdyś Izaak. Paweł pokazuje jeszcze jedno podobieństwo pomiędzy życiem Izaaka a życiem wierzących czasu łaski. Gdy Izaak podrósł, był narażony na przykrości i drwiny ze strony Ismaela. Podobnie i dzisiaj ci, którzy są zrodzeni z ciała w niewoli prawa, będą prześladować wszystkich, którzy są zrodzeni z ducha w wolności łaski. Ciało i duch są w nieustannej opozycji względem siebie. Tak było już w domu Abrahama, tak jest dzisiaj w świecie i tak samo w sercu każdego wierzącego. Porównaj Galacjan, rozdział 5, werset 17. Z tego powodu religijni Żydzi prześladowali apostoła. Przymierze i stan niewoli zobrazowany w niewolnicy Hagar i jej synu Izmaelu zakończył się. Wypędź niewolnicę i syna jej. Nie jesteśmy więc synami niewolnicy, lecz wolnej.